Paweł Kaszczak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj wtorek, 3 października 2020 roku. No i jak zwykle, tak również dziś, ten codzienny obowiązkowy zestaw informacji, tym razem krótko, 19 364 osoby zarażone koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Liczba pacjentów w szpitalach systematycznie rośnie, niestety rośnie również liczba tych, którzy podłączeni są do respiratorów. Te z kolei są na wyczerpaniu, podobnie jak szpitalne łóżka. Ten kryzys z całą mocą zajrzy nam wszystkim w oczy prawdopodobnie już w najbliższych dniach. Ale zanim to nastąpi, nasza uwaga w dalszym ciągu związana jest tym, co dzieje się na polskich ulicach. Dzisiaj mamy 13, uwaga, dzień protestu przeciwko próbie wprowadzenia w Polsce zakazu aborcji. I to ekscytuje nas bardziej niż wszystkie inne wydarzenia na świecie, tak doniosłe jak choćby amerykańskie wybory, ten dzień wyborczy przy urnach, a w Stanach Zjednoczonych jest właśnie dziś. Niemniej jednak ten dzisiejszy komentarz w całości dotyczyć będzie temu, co dzieje się w Polsce, a dokładniej mówiąc na polskich ulicach. Zapraszam. Krótko, bo o czym tu właściwie mówić. Chcę zacząć jednak od takiego zastrzeżenia, które za każdym razem jest konieczne. Jestem dziadersem, jestem podstarzałym starcem, więc prawdopodobnie mój głos jest tutaj mniej istotny niż głos tych uczestników tego protestu, których ten protest bardzo bezpośrednio dotyczy. Wiem o tym bardzo dobrze. Nie chcę również wypowiadać się jako uczestnik tej rady konsultacyjnej, którą powołano ostatnio i do której zostałem zaproszony i której uczestnikiem jestem, dlatego że ta rada ma bardzo wyraźnie określone i bardzo ograniczone zadania. Nie jest jej rolą ani wymyślanie postulatów, ani nawet określanie strategii tego protestu. Ta rada raczej jest po to, by pomóc protestującym na ulicy ludziom, usystematyzować ich postulaty i spróbować wymyślić, w jaki sposób najskuteczniej je zrealizować. Niemniej jednak parę bardzo pilnych i ważnych strategicznych problemów pojawia się już teraz. I w tej sprawie chciałbym sobie pozwolić, jeśli mi wolno, na kilka słów komentarza, który wygłaszam jako osoba, która w tych protestach całkiem po prostu uczestniczy, dokładnie tak samo jak każdy inny ich uczestnik i uczestniczka. Mamy 13 dzień tego protestu. Nie jestem przywiązany do magii liczb, ale znaleźliśmy się w momencie, w którym prawdopodobnie ten protest, tak uważam, powinien wejść w nową fazę. Jego kontynuacja w tej tradycyjnej formie nie ma sensu moim zdaniem i nie ma też wielkich szans z powodów, które powinny być dla nas jasne. Skoro w piątek 30 października byliśmy świadkami tak bezprecedensowo wielkiej demonstracji, to już dzisiaj powinniśmy wiedzieć, że na drugą, równie liczną, nie ma co liczyć w najbliższej przyszłości. W związku z tym powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że każde nasze następne protestacyjne, uliczne wystąpienie będzie całkiem po prostu mniej liczne. Wszyscy zaczniemy odczuwać to, że dynamika tego protestu spada. Już raz to ćwiczyliśmy w wielkich marszach Komitetu Obrony Demokracji i wypada dzisiaj z całą świadomością próbować uniknąć błędów, które popełniliśmy wtedy. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego również, że nie jest miarą wzrostu siły tego protestu bojowość, radykalizm i wulgarność okrzyków, które wznosimy. To jest wciąż taka sama demonstracja tego, co o tej władzy i o jej polityce i co o próbie zakazu aborcji w szczególności wszyscy myślimy. Co było do osiągnięcia w tej fazie protestu, już osiągnęliśmy i to jest bardzo wiele. Wydeptaliśmy sobie wolność zgromadzeń na ulicach, to jest potężne osiągnięcie, ale wywalczyliśmy przede wszystkim odwrócenie opinii publicznej, takie jednoznaczne poczucie, że większość Polaków wypowiada się zdecydowanie przeciw zakazowi aborcji. Większość Polaków to również jest większość być może po stronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tych ludzi, którzy w ostatnich wyborach głosowali na przykład na Andrzeja Dudę. Oni również są przeciw całkowitemu zakazowi aborcji. I wśród nich również niezwykle popularny, mówiąc najdelikatniej, jest ten pogląd, że Jarosław Kaczyński oszalał i w pandemicznym kryzysie pcha nas przeciw sobie na bardzo dla obu stron tej wojny niebezpieczną bitwę. Sprawa jest prosta. Rząd trzeba natychmiast wymienić. Taki jest zresztą jeden z głównych postulatów tego protestu i tak to sformułował Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz ta
rada konsultacyjna, ultimatywnie stawiając też termin, tak? To się ma wszystko wydarzyć do końca tego roku. Jest też jasną i niezwykle prostą konsekwencją tego głównego postulatu, bezpośredniej przyczyny wybuchu tego buntu, że zmienić trzeba także parlament, zarządzić całkiem po prostu przedterminowe wybory. Powinno być dla nas wszystkich jasne, że ta władza nie reprezentuje już w Polsce żadnej większości i że również ten mandat utraciła. O przyspieszone wybory, które są i powinny być postulatem naszego ruchu protestu, nie powinniśmy nikogo prosić. Nawet żądać tego nie powinniśmy i raczej nie wolno tego robić w takiej sytuacji, w której no, państwo nie istnieje i żadna władza w nim nie istnieje. Taka władza, która miałaby za sobą poparcie jakkolwiek pomyślanej w Polsce dzisiaj, 3 listopada 2020 roku, większości. Większość jest przeciw tej władzy. To już wiemy. I pokazanie tego jest ogromnym sukcesem tego ruchu. Uświadomiliśmy również sobie nawzajem i wszystkim w koło, że nie istnieją również żadne organy państwa. Jeśli ktoś potrzebował dowodu w tej sprawie, to dostarczył go ten skuteczny bardzo bojkot zakazu zgromadzeń wprowadzony na czas walki z pandemią. Tego zakazu nikt nie respektuje, ani polscy obywatele, ani rzekomo pilnująca porządku polska państwowa policja. Nie ma państwa. Władza leży na ulicy. Trzeba ją sobie wziąć. O wyborach w moim przekonaniu nie trzeba gadać. Można je sobie po prostu zrobić tu i teraz. Nie stać nas na to, no to właściwie na co nas stać? Mamy do dyspozycji samorządy, te, na które możemy liczyć. Mamy wreszcie potencjalnie przynajmniej możliwość skorzystania z tych gigantycznych funduszy, którymi dysponują partie polityczne. No i mamy wreszcie ten ogromny potencjał buntu, który właśnie się uruchomił i który warto byłoby zagospodarować tym razem po to, by tworzyć społeczne fakty dokonane, zamiast tylko wyrażać przekonanie większości społeczeństwa, bo ono już, jeszcze raz to podkreślę, zostało bardzo dobitnie wyrażone. No, tego potencjału buntu nie powinniśmy dzisiaj topić w całej serii kontynuowanych wciąż w nieskończoność bojowych okrzyków wznoszonych na ulicach, bo one są właśnie tyleż bojowe, co kompletnie bezproduktywne. Równocześnie powinniśmy mieć tę świadomość już dzisiaj, która nam z całą mocą zajrzy w oczy w najbliższych dniach, że tej politycznej wojny nie da się prowadzić w warunkach pandemicznego kryzysu. Ta wojna jest oczywistym szaleństwem i to powinni równie łatwo zrozumieć ludzie, którzy stoją po dwóch przeciwnych stronach w tej wojnie. To jest bardzo prosty i czytelny komunikat. Żądaniem pilnie potrzebnym na dziś powinno być żądanie zawieszenia broni. Uważam, że to żądanie powinno zostać wypowiedziane dzisiaj tak głośno, jak tylko potrafimy to zrobić. I to powinien być jeden z tych społecznych faktów, przed którymi pisowską władzę stawiamy. Żądanie zawieszenia broni. Równie czytelnie potrzebne nam, jak i ludziom stojącym po stronie tej władzy, mówię o jej wyborcach. To jest żądanie oczywiste. Reakcja Kaczyńskiego i tej władzy jest równie oczywista, jest bardzo przewidywalna. Oni o to oczywiście to żądanie zignorują, bo zignorować je muszą. Zapłacą za to jednak ogromny polityczny koszt, więc tym bardziej to żądanie powinniśmy dzisiaj wypowiedzieć tak głośno, jak tylko da się to zrobić. Na czym polega zawieszenie tej polskiej wojny? No z naszej strony, tych ludzi, którzy w tych protestach uczestniczą, a niektórzy z nas je bardzo aktywnie prowadzą i organizują, na po prostu zawieszeniu tej akcji protestacyjnej. Po spełnieniu bardzo oczywistych warunków. Pierwszym, najbardziej oczywistym jest powstrzymanie skutków tej decyzji, jakkolwiek ją nazywać, którą ogłosiła no już 13 dni temu pani magister Przyłębska i to jest ten bezpośredni powód naszych protestów. Jakiekolwiek zmiany prawne ma to rodzić w Polsce, one nie mogą mieć żadnych konsekwencji i to się da załatwić. Drugim bardzo oczywistym, koniecznym warunkiem rozejmu jest oczywiście natychmiastowe powstrzymanie i zaniechanie wszelkich represji przeciwko organizatorom i uczestnikom tych akcji protestacyjnych ze strony władz. Trzecim bardzo oczywistym warunkiem zaniechania protestów i zawieszenia broni w polskiej wojnie jest
zamrożenie działania tej instytucji, która się nazywa Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, myślę o tych wszystkich represyjnych postępowaniach, które się tam wszczyna przeciwko takim ludziom jak na przykład sędzia Igor Tuleja, a tych ludzi jest w Polsce o wiele więcej. Generalnie chodzi o to, by ogłosić moratorium na wszelkie zmiany ustrojowe w Polsce, na wszelkie próby zamachu na prawa człowieka, to jest jasne. I na wszelką w ogóle inicjatywę legislacyjną Prawa i Sprawiedliwości czy kogokolwiek innego, która nie jest bezpośrednio związana z walką z pandemią i zwalczaniem jej ekonomicznych następstw. Powinniśmy się dzisiaj w Polsce wspólnie zająć rozwiązywaniem kryzysu pandemicznego i niczym więcej. Bo każda inna aktywność jest kolejnym powodem do wybuchu kolejnej bitwy w polskiej wojnie, a ta bitwa jest niebezpieczna dla obu stron. Tutaj nie będzie wygranych, tu będą wyłącznie straty i obie strony już dzisiaj to rozumieją. A jeśli nie rozumieją tego dzisiaj, to zrozumieją to jutro, kiedy nam strach zajrzy wszystkim w oczy. Rząd być może powinien odejść, ale rząd potrzebny Polsce dzisiaj to jest rząd techniczny. No właśnie taki, który zajmuje się organizacją sztabów kryzysowych od poziomu ogólnonarodowego przez wojewódzki, powiatowy, na gminnym, wreszcie kończąc, a być może osiedlowe nawet. To jest jasne, tak? Żeby ten rząd miał rzeczywiście techniczny charakter i żeby istniały powody, by mu zaufać, to resorty siłowe powinny natychmiast zostać przekazane opozycji. Prawo i Sprawiedliwość nie może trzymać całej groźnej władzy we własnych rękach. No i wreszcie powinno być jasne, że już dzisiaj ogłaszamy rozpisanie nowych wyborów w pierwszym możliwym, bezpiecznym terminie. Bezpiecznym nie tylko ze względu na samo fizyczne zagrożenie pandemią, ale bezpiecznym w takim rozumieniu, że muszą w Polsce zaistnieć warunki, w których każdy z nas będzie mógł korzystać z pełni praw publicznych i politycznych, kiedy będą się mogły odbywać wiece, demonstracje, kiedy będzie można protestować bez ryzyka narażania siebie i innych na epidemiczne konsekwencje. Te wybory powinny zostać ogłoszone już dzisiaj. I takie są oczywiste warunki zawieszenia broni. Jak te warunki można wyartykułować głośno, tak głośno, żeby one się przedostały na drugą stronę? No, na przykład narzędzie ma w ręku marszałek Grodzki, marszałek Senatu, który może to wszystko opowiedzieć w orędziu wygłoszonym w TVP, które dotrze do pisowskich wyborców. Ich liczba zresztą topnieje bardzo skrajnie, no ponieważ pisowscy wyborcy już wiedzą, że ich prezes zwariował i pcha ich wszystkich na wojnę, która musi się skończyć katastrofą. Myślę sobie, że obie strony tej polskiej wojny czekają po prostu na jej zakończenie. Odrzucenie tej oferty, jak sądzę, będzie dla PiS kosztowne. No ale znamy życie, znamy szaleństwo Jarosława Kaczyńskiego i wiemy z całą pewnością, że do odrzucenia tej oferty dojdzie. Poniesie koszty, no ale co wtedy? No, czy wtedy moim zdaniem wszystkim, co pozostanie do zrobienia, jest przeprowadzenie akcji wyborczej metodą, że tak powiem, katalońską, siłą faktów dokonanych. Choćbyśmy mieli te wybory organizować ruchem społecznym, gmina po gminie, to one przeprowadzić się dadzą. Nam dzisiaj potrzebne jest również przywództwo obdarzone mandatem. Te reprezentacje wyłonić musimy. Wspomniałem o marszałku Grodzkim, który mógłby taką inicjatywę wesprzeć i po prostu wyartykułować to żądanie zawieszenia broni, które powinni wypowiedzieć uczestnicy tych ulicznych protestów, które się dzisiaj odbywają. Oczywiście mam bardzo słabą nadzieję, że on to zrobi. Mam również bardzo słabą nadzieję, że tę inicjatywę zechcą wesprzeć przywódcy opozycyjnych partii politycznych, którzy mogliby ją wesprzeć bardzo znacznie, na przykład swoimi niemałymi przecież funduszami. No ale jeśli ta dzisiejsza sytuacja utonie w tej politycznej gadaninie, do której nas od lat przyzwyczajano, tej o tematach zastępczych, o potrzebie poszukiwania w parlamencie politycznych kompromisów, no to wypowiadający te zdania i kluczący jak zwykle politycy zapłacą tę cenę, którą sami sobie zawdzięczają. Oni mianowicie prędzej czy później usłyszą od ludzi dziś protestujących na ulicach to samo wypierdalać, które już jakiś czas temu usłyszał Jarosław Kaczyński. Państwo dzisiaj nie istnieje. Widzimy to wszyscy, zarówno my po opozycyjnej stronie, jak i tamci ludzie po stronie wyborców PiS. Nie istnieje żadna zasługująca na respekt i szacunek władza w tym państwie.
to widać na ulicach. Władza leży na ulicy. I dzisiaj przyszedł czas na taką fazę tego protestu, w której my tę władzę po prostu sobie bierzemy. Dziękuję Państwu bardzo.